Witam Was w kolejnym odcinku. Dawid z tej strony, jak widać w tle, pogoda typowo angielska. Zanim przejdziemy do wszystkich update'ów związanych z kanałem Odkrywca Goblin, to mam do Was ogromną prośbę. Ciężko mi się o takich zbiórkach charytatywnych mówi, bo zawsze odbieram to bardzo emocjonalnie i jest mi po prostu, jak większości z Was, przykro, jak takie sytuacje się dzieją. Już niejednokrotnie na kanale Odkrywca Goblin udowodniliście, że potraficie pomagać, że macie ogromne serca i dzisiaj również taka prośba. W czwartek o godzinie 19 polskiego czasu, ten nadchodzący, odbędzie się licytacja. W czasie transmisji na żywo będzie mnóstwo świetnych przedmiotów do wylicytowania wspólnie z Golden Mankiem, także w fajnym zestawieniu. Pieniążki zostaną przekazane dla Krysi z Koroszyc, województwo opolskie, bliskie mojemu miejscu, bo dziewczynka mieszka dosłownie kilka kilometrów od mojego rodzinnego domu. Chodziłem do tej samej szkoły, do gimnazjum, gdzie ona, dziewczynka, ma 13 lat, uległa wypadkowi na przejściu dla pieszych. No i teraz zmaga się z ogromnymi problemami, potrzebuje pieniążków na rehabilitację i tak dalej, także jak ktoś by chciał i ma dobre serducho, każda złotówka w tej sytuacji się liczy, więc znajdziecie wszystko w opisie filmu, tam namiary na konta bankowe, zbiórki, to wszystko można bezpośrednio już od teraz wpłacać dla tej dziewczynki pieniążki. A oprócz tego, jakby ktoś był, kto na przykład chciałby przekazać coś na taką licytację, jakieś fajne przedmioty, to oczywiście serdecznie zapraszam do kontaktu na Facebooku Dawid Adamowski. I to chyba tyle na wstępie tego odcinka, jeżeli chodzi o zbiórkę. Już myślę, że wszystko powiedziałem. Czwartek, godzina 19, wszystko w opisie filmu i to tyle. Dziękuję Wam przeogromnie w imieniu Krysi, rodziców, wszystkich osób, które cały czas pracują na to, żeby dziewczynka wróciła do zdrowia. I tyle, jedziemy z odcinkiem. Zapraszam serdecznie do oglądania. Dobra, panie Majster, bo tyle update'ów, że już nie wiem, o czym mam mówić. Osoba z poprzedniego odcinka, która wygrywa nagrodę z prawej strony, w tym odcinku również do zgarnięcia 200 PLN-ów w bonie. Co trzeba zrobić? Wystarczy, że zasubskrybujecie kanał Odkrywca Goblin. Pamiętajcie o dzwonku, żeby przychodziły Wam powiadomienia. Komentarz o treści Goblin, łapa do góry. No i za tydzień będę losował kolejną osobę. Sponsorem tej imprezy oczywiście jest sklep Odyńce i to u nich realizujecie ten bon. W sklepie jest dostępne na hasło Goblin wysyłka na terenie Polski za darmo. Mnóstwo fajnych promocji, raty 0% na Simplexa powpadało, tam trochę ceny poleciały w dół, także myślę, że jest dobry moment do tego, żeby kupić sobie jakiś fajny detektor w fajnych cenach, tak po prostu. I to tyle chyba, jeżeli chodzi o update'y. A co do reszty, no to jak widzicie, nie jest za ciekawie, bo się zrobiła kondensacja, tak się to chyba mówi. I cały garaż jest, cały dach jest po prostu w kroplach wody. Muszę jechać do budowlanego i ogarnąć temat. Jakieś kominki takie, nie wiem jak to powiedzieć, wentylatory, żeby był przepływ powietrza. No i muszę... Styropianu chyba dawał nie będę, bo nic to nie da, pomyślę. Poszukam zaraz jakiejś informacji, siądę do kompa i muszę to zrobić jak najszybciej, bo po prostu zamaka mi cały sprzęt, który mam w garażu, a w aucie też nie ma lepiej, bo dzisiaj wstałem w kamperze i wszystkie szyby, nie tylko z przodu w kabinie, ale też z tyłu, mnóstwo na nich wody, czuć wilgoć, zapach jest, zaczyna być po prostu nieciekawie. Zamówiłem sobie takie pojemniki, boksy do wyciągania wilgoci, zobaczymy, czy coś to pomoże, a teraz już nie przedłużam i siadam do samochodu, jedziemy do budowlanego, coś trzeba ogarnąć z tym tematem jak najszybciej, bo panie, moknie mnie wszystko. Dobra, jedziemy. Dobra, znalazłem taką folię termoizolacyjną, ale kupię przez internet, bo tutaj jest naprawdę drogo. W większej rolce po prostu dwie, bo tu musiałbym kupić 6 rolek po 20 chyba funtów z groszem. Wstajesz rano, jesz śniadanie, jedziesz do kontenera, woda ci wisi na suficie, nagle jesteś u 2,5 stówki, bo jeszcze do tego kleję, dwa jakieś daszki takie wentylacyjne, żeby był obieg tego powietrza w środku. Życie jest brutalne, ale nic, zamówię. A wy jak macie jakieś pomysły, jak to zrobić, albo mieliście już coś takiego, to możecie pisać w komentarzach. Wracam pod kontener, bo zaraz przyjeżdża
klient, żeby mu zamontować Webasto. No i dobra, nadejszła ta chwila. Dałem tak kamerę nie bez powodu, wysypię wam zaraz wszystkie drobne, które mi się udało znaleźć w wyzwaniu 365 dni. Zbierałem te monety pod ławkami, na stacjach benzynowych, ogólnie parki, place zabaw. Wystarczy popatrzeć pod nogi, leży tego naprawdę mnóstwo. Możecie sobie takie wyzwanie robić i wrzucać te drobne do jakiejś skarbonki, a potem zrobić podsumowanie raz w roku i zobaczycie, że leży tego naprawdę bardzo dużo. Co do samego wyzwania, uważam, że mogłem zrobić to troszkę inaczej i teraz na pewno będzie podobne wyzwanie po nowym roku, tylko będzie wyglądało trochę inaczej. Dokładnie będzie się nazywało Od Zera do Kampera. Będę właśnie w taki sposób jak wcześniej zbierał pieniądze, ale nie tylko 1 pens, 2 pensy, 5 pensów, 10 i takie pokazywanie cały czas tego samego, tylko będę te pieniądze po prostu inwestował w coś, czyli na przykład butwery, targi staroci, kupowanie, sprzedawanie i tak dalej. Będę na przykład kupował materiał budowlany, zrobię coś, co później sprzedam na marketplace'ie do momentu, kiedy uda mi się nazbierać pieniądze na bazę auta. Później bazę auta zbuduję z rzeczy, które znajduję w kontenerach takich odpadów, które trafiają na wysypiska śmieci. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że się w kilka miesięcy uda zrealizować ten plan. Nawet jestem pewny tego. A teraz wam pokazuję, jak to wygląda. Dzikaj, ubierz pan buty. Mam nadzieję, że się nagrywa. Patrz pan, tutaj nie ma jeszcze papierkowych, mam osobno coś koło 500 funtów, także udało mi się tego nazbierać bardzo dużo. Dobra, mam nadzieję, że się kamera nie przewróci, bo jest tego ogrom. Tak wygląda dobytek nazbierany moim sposobem. Będziemy dzisiaj to na live liczyć. Wy to zobaczycie dzień później, ten materiał dopiero, także można sobie już wejść i zobaczyć transmisję, która została zapisana live'a. A teraz jedziemy z tematem, panie Goblin. Dobra. Zbierania mam multum. Ale jestem przeszczęśliwy, że się zmotywowałem do tego i że się da. Myślę, że jakieś na pewno 1500 złotych jest tutaj w drobnych spokojnie, bo jest dużo jednofuntówek, dwufuntówek, grubszych nominałów. Jeszcze jakieś, widać o sztrucle takie, dziadostwo, podkładki. Nie są tu tylko monety, bo są jakieś też rzeczy staro jednofuntówki, które znajdowałem, muszę mi wymienić w banku, żetoniki z Tesco i tak dalej, i tak dalej. Jest tego trochę. No i tyle. Zostawić łapeczkę, komentarz dla zasięgu za taką robotę, panie Goblin. Dobra, zbieraj pan to teraz, bo klient zaraz przyjeżdża, Webasto będziemy montować. No i proszę bardzo, jest ze mną Matt. Hello. Hello. Nowy właściciel Renault Mastera, już mają tydzień za sobą i sporo się tu pozmieniało. Kupili ode mnie autko, już pojechali w trasę tydzień. Where did you been on a holiday? Down to the New Forest in Somerset. Did you enjoy? Yeah. Fantastic. No i tyle. Już sobie wystroili tego kamperka. Coś tam się pozmieniało. No i dzisiaj przyjechał, żeby mu zamontować Webasto, więc zamontowałem, bo nie było tego w zestawie. Także tak zrobiłem, żeby wrócili i wydawali pieniądze. Żartuję oczywiście, ale fajnie. Zadowoleni z kamperka. W środku się pozmieniało. Fajnie, że wiecie, pierwszy projekt, ktoś pojechał, przyjechał zadowolony, wrócił, mówi, że zajebiście spędzili czas, kurde, wszystko w porządku, nic się z tym autem nie dzieje, także jest git, no, malina. Trochę ma Saigon, ale dopiero po podróży, także giciore. Miejsce już dobrze znacie, nocka za mną, a tu proszę, o tym mowa. Mnóstwo jest wody od środka, na wszystkich szybach, bocznych. Wszędzie jest to samo. Zamówiłem już taki pochłaniacz, żeby sobie go normalnie podłączyć, oprócz tych wiaderek. Muszę coś z tym najszybciej zrobić, bo potem będzie po prostu kiepsko. A to się pojawiło, jak byłem u Marka, ta wilgoć i 2-3 dni auto stało na postoju. Teraz już jestem 2 dni w Kęcie, więc już 5 dzień. No, trzeba to wilgoć jak najszybciej z tego auta wyciągnąć. Te wiaderka sobie też sprawdzimy, jestem ciekaw, czy to pociągnie. 20 funtów to kosztowało, kilka wiaderek, i dam je po szafkach, we wszystkich miejscach porozkładam te wiaderka, żeby to po prostu pościągało wodę. Zobaczymy, sam jestem ciekaw.
Dobra, taki mieszany odcinek, niewiele się tutaj dzieje, żadnych poszukiwań i tak dalej, ale tak mniej więcej wyglądał mój dzień teraz przed przygotowaniami do tych urodzin i tak dalej. Jeszcze mam sporo spraw, zaległości. Wczoraj dla przykładu, wcześniej rano pomontowałem dla Was odcinek, poszedłem do hotelu, zanim się to przesłało, zrenderowało, ikonki, maile, wiadomości, to już była 12 i dopiero zaczynałem Wam nagrywać wstęp do kolejnego odcinka. Zakupy budowlane, wróciłem pod kontener, pozbierałem te wszystkie drobne, które gdzieś tam miałem powrzucane do różnych pojemników. Już przyjechał gościu, zamontowałem mu webas, to było późno, wykąpałem się, zjadłem, już nawet nie odpaliłem Wam live'a, którego Wam obiecałem, bo już była chyba godzina 20. Także na spokojnie, teraz tak update'owo, a ten odcinek chciałem wrzucić w związku z tą całą akcją charytatywną, więc dlatego też taki miksior i trochę słabo z poszukiwaniami, ale są rzeczy ważne, takie jak ta zbiórka charytatywna, dlatego to wlatuje i tyle. A kolejne odcinki już na spokojnie, ma być czwartek, piątek, pogoda, więc na pewno będą poszukiwania, będzie wyjście w teren. A w tym odcinku to już tyle ode mnie. Dziękuję Wam przeogromnie. Jak macie jakieś pytania, cokolwiek, to pisać. O tej zbiórce Wam wszystko wyjaśniłem. Jak ktoś ma jakieś fajne rzeczy, chciałby przekazać na licytację, to śmiało. Dziękuję Wam. Trzymajcie się. Cześć.